Na grupy ma przełożenie na punktację. Zwycięzca każdego meczu otrzyma 2 punkty. Jeśli jednak będzie to starcie pomiędzy zespołami z tej samej grupy, wtedy wygrany zyskuje dodatkowy punkt. W lidze nie ma remisów i o wynikach decydują dogrywka lub rzuty karne. Zespół, który przegrał w 60 minutach gry, zostaje z niczym, ale przegrywając po dogrywce lub karnych otrzymuje 1 punkt. Po rundzie zasadniczej rozegrane zostaną play-offy o tytuł. Zagrają w nich 3 najlepsze zespoły obu grup oraz zwycięzcy 2 meczów o dziką kartę. Walkę o nią stoczą kluby z miejsc 4-5.